Siema moi mili, Maciek z tej strony, z firmy Mafkar, a dzisiaj dla Was nagrywam kolejne wcielenie Audi. Można powiedzieć A4, B6, czyli XEO, czyli jak ktoś nie zdążył jeszcze sobie kupić A7, B7, no to jeszcze koncern WAG zaproponował Wam, że możecie zakupić nową A4 w innej skórce, czyli Seata XEO. Auto już oczywiście jest tej nowszej generacji silnikiem, czyli na Common Railu, bardzo fajnym, dobrze współpracującym z większości samochodów, no bo sobie ten silnik nawet występuje i w Q5 i w A6, więc dla takiego XEO radzi sobie niezmiernie łatwo. Tutaj mamy rocznik rejestracji 2012 i przebieg niewielki, bo 183 tysiące, więc myślę jak na diesla jest dość niewielki, no bo to wychodzi około 15-16 tysięcy rocznie. No i bardzo ciekawą wersję wyposażenia wizualnego, bo jest to Seat XEO wersji Sport, czyli jak widać ma fabryczne czarne szyby, alusy 18 Vixenon i powiem Wam, że dla mnie ten samochód osobiście wygląda lepiej niż przedliftowe B8, zwłaszcza że te wszystkie kształty tych lamp są ostrzejsze. Alufelga taka modna troszeczkę jak w Leona. Tu widzicie, macie taki standardowy pasek LED w lampie. No i grill oczywiście, plaster miodu, no bo wersja Sport. Znacznik też sobie polakierował na czarno. Ten przedni, tak jak i ten tylni, żeby to mu chyba wszystko ładnie grało. No i przy okazji mamy wewnątrz też sportowe fotele i ciekawe wyposażenie. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że auto jest w automacie, co wiele osób to ucieszy, bo im auta nowsze, droższe, tym bardziej osoby poszukują automata, bo jest to wygoda. Ja sam osobiście mam taką samą skrzynię w A7 i jestem z niej bardzo zadowolony, bo na przy tej skrzyni spokojnie można zejść bardzo nisko ze spalaniem. No i jak pewnie widzicie, w tylnej lampie też macie taki pasek LED, więc auto niby konstrukcyjnie nie jest zbyt świeże, bo tam pamięta 2000 rok, ale wizualnie nie odstaje niczym innym. Jest też sporo serwisów, ale o tym opowiemy jak zawsze wewnątrz pojazdu. Blacha nie zgnita, ogólnie widzicie, rakier fajnie się świeci. Nagrajmy sobie książkę serwisową najpierw. Proszę, tu widzicie, że silnik jest tej generacji Common Rail, czyli CJC. No i dalej serwisy, proszę bardzo, folia, potwierdzenie, homologacja, tu pierwszy serwisik, proszę, tu drugi, trzeci, czwarty, piąty, no i o dziwo te ostatnie ktoś robił już w Seacie. Tu coś mamy wbite, tu jest Seat, no i ostatni chyba w 20 roku przy 152 też Seat, więc autko jest wyserwisowane. No i to myślę, że duży plus, bo czasami się zdarzają auta bez żadnej historii. Wnętrze, tak jak Wam mówiłem, przyjemnie utrzymane. Zacznę sobie od lewej strony. No, kto miał B7, to wie, że tak naprawdę rozmawiamy o wnętrzu i desce B7 w Cabrio, czy tam B6, jak kto woli. Bardzo ładnie utrzymane te plastiki, niezużyte przyciski, igła, tak samo jak i tutaj, chociaż to też nie było poprawione do końca, bo się ścierało. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że mamy składane lustereczka. Proszę bardzo, ładnie się nam złożyły. No i mamy oczywiście czujnik automatycznych świateł, to też nie wspomniałem, i przy okazji czujnik deszczu. Tutaj macie ustawioną czułość tego zmiany na pełne światła. No i dalej przechodzimy sobie do licznika. Licznik trochę inaczej wygląda. Fajna czcionka, taka dynamiczna, sportowa. No i mamy wszystko nie tak jak w starej B6 czy B7 w tubach. Ładnie to się prezentuje. I też przy okazji na środku kolorowy wyświetlacz z informacją komputera i tak samo radia. Dalej, że jest to deska z Cabrio, zdradzają nam te trzy nawiewy. Też taki troszeczkę jakby tutaj połączenie z tymi okrągami na srebrno. No i tutaj taki schoweczek, którego nie było w B7. Deska prezentuje się tak, listwy są piano-black, jak to w tych autach. Kierownica sportowa, skórzana, wiadomo, delikatne zużycie farby, standard, wiadomo, odtrzymania ręki, ale skóra jest cała. No i oczywiście tutaj sterowanie radiem, tutaj mamy również tempomat pod tym. No i zapomniałem dodać, widzicie, macie nawet te tutaj łopatki do zmiany biegów.
Przechodzimy sobie na środek, proszę bardzo, fajnie, kolorowa nawigacja z MP3, tutaj możecie sobie otworzyć nawet ten ekranik, proszę bardzo, płytki, tu wchodzą karty, ale zamknijmy, żeby nam tutaj nie szpeciło. Klima automat sprawna, fotele grzane, tutaj wajcha od zmiany kierunku jazdy, czy tam biegów, jak to woli, tutaj też ładnie utrzymane, wyjście na AUXa, proszę, no i ustawianie ciśnienia w oponach. Tutaj miejsce za podłokietnikiem, podłokietnik, fotele sportowe mi się podobają, bardzo wygodne, dobrze trzymają. Tutaj widzicie, nawet góra też jest taka wyprofilowana. No jest to taki fotel typu według mnie S-Line. Z tyłu macie też ISOFIX, jak tam widać. No i co? Chyba z wnętrza to tyle, oprócz pokazania mojego boczka. Boczek też tu ładny, cały, niezniszczony, tak samo jak i ten dół. Fotele regulowane w kilku płaszczyznach. O wnętrzu to tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to komentarz, e-mail. Jeżeli szukacie innych aut, to po prostu wejdźcie sobie na mafkar.otomoto.pl lub na mojego Instagrama mafkarauta lub też tam Facebooka. A jeżeli to auto z filmu się sprzedało, zawsze możecie napisać mi maila. Może Wam znajdę takie na zamówienie. Albo po prostu poszukać czegoś w moich aktualnych filmach, może akurat jest taki samochód, którego poszukujecie. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, macie możliwość wykupienia gwarancji do roku czasu i jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, podrzucę Wam go na lawecie. Pozdrawiam, cześć!